Cześć wszystkim, tutaj Zajciak, jest to, słuchajcie, kolejny film z DropSMP, tego fake oczywiście. A jeżeli wy chcecie wejść na serwer, macie wszędzie w tym momencie IP na ekranie craftcube.pl, wbijajcie po prostu, dochodzicie na serwer i po prostu wybieracie tryb DropSMP. Nie jest to nic trudnego, totalnie. Możecie sobie wybrać też inny tryb, nie wiem, lifestyle SMP czy coś. Jeżeli chcecie widzieć więcej takich filmów, zostawcie oczywiście lajka, 3500 lajków, nagrywam wam kolejny film. A jeżeli pod tym filmem wbijecie 4000 lajków, to rozdam wam 10 rank elite na serwerze moim. Napiszcie w komentarzu swój nick, to wam rozdam te rangi i napiszcie tryb, na jakim byście chcieli go zdobyć, tą rangę. A i zasubskrybujcie mnie, bo jakieś waluje 60% osób, która mnie ogląda, mnie nie subskrybuje. Nie wiem z jakiego powodu, po prostu jesteś debilem chyba, jak tego nie robisz. I proszę, dajcie mi jakieś wsparcie w komentarzach i tak dalej, ogólnie w statystykach, bo jest 40 stopni, ja nagrywam ten film i ja tu pływam, widzowie, się czuję jak delfin, tak szczerze. Lista wspierających na ekranie to wy, bo dzięki widzowie, że mnie wspieracie. I to tyle, oglądajcie film do końca. Moi drodzy, na serwerze, nie wiem co się stało, ale jest jakiś gracz o niku Lucky Steve, który pisze: chcesz kupić kit Mystery Box, i podaje Discorda. Możecie, widzowie, normalnie typ, który, nie wiem, otworzył jakiś sklep z Mystery Boxami i tak dalej. Moi drodzy, jeżeli ja już jestem na tym Discordzie, ponieważ chciałem to sprawdzić, i sami, moi drodzy, możecie w tym momencie sprawdzić, jak to wygląda. Moi drodzy, na Discordzie macie normalnie Mystery Boxy, możecie tutaj kupić, macie normalnie cenę. Ja dzisiaj zamierzam kupić 100 Mystery Boxów, czyli no, dosyć mocna sprawa. Jeżeli ktoś coś chce kupić, zapraszam do kontaktu. I moi drodzy, dzisiaj zamierzam kupić 100 Mystery Boxów. Z tego powodu, ponieważ no nie chce mi się ich za bardzo zdobywać. A moi drodzy, z Mystery Boxów na serwerze zostały ogólnie dodane nowe itemy. Na przykład krwiopijec, który podczas zadawania obrażeń leczy o 20% zadawanego damage'u, czyli no totalny koks item. Został dany również jakiś młot Thora, czyli Mjolnir, który uderza mi piorunami. Widzowie, naprawdę jest grubo i chciałbym dzisiaj testować w ogóle te itemy. A wydaje mi się, że to będzie najłatwiejszy sposób, aby właśnie to kupić, niż farmić cały czas. Zostawcie lajka i subskrypcję, żeby jakoś może mi się zwrócił ten film, bo planuję wydać 100 zł. I nie wiem, możecie wysłać do kolegi, nie wiem, oglądajcie film bez reklam chociaż. Ziomek cały czas pisze w ogóle tym Discordem, zarąbiście, nie wiem, czy jestem ciekawy, czy w ogóle ktokolwiek zacznie to kupywać, nie? Dobra, widzowie, próbujemy. Halo, chciałbym kupić 100 Mystery Boxów. Nie wiem, zobaczymy, czy mi odpisze, mam nadzieję, że tak. Witam, okej, odpisał dosyć szybko, także zajebiście. Chyba zależy mu na pieniądzach. Na pewno tak duża ilość? Tak, mamy pieniądze. Czym można płacić? Ty, to jest dosyć ciekawe w ogóle, czym można płacić. Aż 100? No tak, boże, no jestem pewny, no chcę kupić 100. Mogę dostać jakiegoś SS? Czy ty masz w ogóle te Mystery Boxy? PayPalem lub PST może płacić, tak zarobiście. Okej, to BP. Ty właśnie, widzowie, bo ja w ogóle tego nie przemyślałem. Przecież ty jak może mnie normalnie oskamować tak naprawdę. Ja pierdzielę, w sumie 100 Mystery Boxów dosyć dużo. Jak zostanę, widzowie, oskamowany, to ja nie wiem, ja po prostu rezygnuję, nie? To jest niesamowite wtedy. Jasne, zaraz zrobię jakieś zdjęcie. Okej, czekam. 100 Mystery Boxów to jest, widzowie, no tak naprawdę powinien zdobyć każdy item, który jest, widzowie, tutaj, że tak powiem, no, na serwerze. Tak właśnie planuję zostać jednym z najlepszych graczy. No nie wiem, mam nadzieję, że mnie po prostu tylko nie oskamuje, bo jak mnie oskamuje, to po prostu będzie lipa i 100 zł pójdzie się walić. Dobra, widzowie, nie wiem o co chodzi, to jest albo jakiś dzieciak, albo ja nie wiem. Tutaj dowód, zdjęcie telefonem. Czy on mi wysłał zdjęcie telefonem? Nie mam pytań. Dobra, no coś tu jest pokazane, czekajcie, może to sobie stworzę, przybliżę. Jest, widzowie, 64, 36. To jest 100 Mystery Boxów, okej. Połóż na ziemię, by wydropić, no tak, chyba to są prawie, no nie wiem, mam nadzieję. No okej, kupuję. Ja pierdzielę, to jest skam jak nic, nie? Ja już, to jest niemożliwe, że on ma, że ja uważam, że to jest skam jakiś. Podaj PayPala, to ci wyślę zaraz. Wyszło w ogóle swoje zdjęcie. Skina, no okej. Tak wygląda. Okej. Wszystko masz tam Mystery Box, okej, no widziałem, jakby no jest okej. 50 Mystery Boxów za 35 zł, ciekawe, czy za stówkę? Dobra, ja się spytam, ile za 100 zł dostanę. Okej, chciałbym kupić Mystery Boxów za 100 zł. Ile dostanę? Jestem ciekawy, ile mi da, no z jednej strony powinien dostać jakąś promocję. Okej, dostanę 100 Mystery Boxów plus kit Elite. Promocja weekendowa. To się totalnie, widzowie, chyba nie opłaca zresztą. Ej, to kosztuje 30 zł. No nie, to się nie opłaca. No okej, niech będzie. Trochę się nie opłaca, ale dobra. Zależy mi na czasie, nie wiem, no po prostu kupię to, bo chcę po prostu nagrać film z tego i zobaczyć, czy mnie skamuje. Wydaje się panu. A, wydaje się panu. No, nie wydaje mi się.
Podaj Pepe. Dobra, widzowie, no co, no trzeba kupić. Bardzo mało towaru jest na serwerze. Okej. Dobra, widzowie, ziomek mi podał PayPala. Proszę powiedzieć, jak zostaje przesłany pieniądz. Także widzowie, ja przesyłam siado i tyle. Dobra, widzowie, idę wysyłać siado. Jakby co, to mam pieniądze, więc jest git. Jeszcze mnie stać. Dobra, widzowie, ja już wysłałem pieniądze. Spytam się po prostu, czy doszło. Chwila, muszę sprawdzić, dobrze. Także czekam, widzowie, i zaraz się widzimy. Jeżeli, widzowie, zostanę oskamowany, to możecie napisać po prostu, nie wiem, jakiś kopie. Zróbmy jakiś hashtag. Hashtag skam Zęciak. Nie, czekaj, bo będą myśleć, że ja skamuję ludzi. To może Zęciak oskamowany, czy coś, nie wiem, albo nie wiem, dobra, może tak nie róbmy, bo będziecie tam wszyscy myśleć, że skamuję ludzi. Ja nie skamuję, jakby co. Dobra, ziomek napisał, że muszę sprawdzić, na telefonie mamy, nieważne. Mówiłem, że to dzieciak. Pieniądze przeszły, musisz się do mnie tepa. Jaki masz nick? Luki Steve, okej, dobra, widzę, ja się do niego tepam i lecimy z tym. Dobra, Luki Steve, widzowie, tepam się do niego. Jeżeli mnie będzie chciał zabić, no to trudno. Mam nadzieję, że nie. Może przygotuję sobie jakąś elytrę czy cokolwiek. Czy on mnie może tepnąć? O, tepnął mnie, zajebiście. Dobra, widzowie, jestem tutaj. Siema, halo, cześć, cześć stary. Dobra, rzuca mi te mystery boxy czy nie, widzowie? Dobra, rzucił mi mystery boxy. Dostałem 64, jeszcze do 36. Halo, czy dostanę? 36 i kit elite, dobra, zajebiście, ty nie oskamował mnie. Jestem ciekawy, czy kogo mogę zabić, może mi dropnie w sobie mystery box. W sumie wszystko mi rzucił, więc, dobra, ja go zabijam. Ej, jeszcze jeden mi dropnął, no i git, widzowie. 37 mystery boxów za 100 zł, łatwo. Napisał mi, dlaczego to zrobiłeś, XD. Żeby mieć więcej mystery boxów. Dobra, jeszcze wyślę mu screena. Oszukałeś mnie, masz hajs przecież. Tam są moje teby. Przecież nic nie miałeś i tak. Myślałem, że mogę. Nie no, myślałem serio, że mogę go zabić. No ale no dobra, walić. Dobra, widzowie, to już jest nieważne. Mamy 100 mystery boxów, które możemy, widzowie, otworzyć. Kit elita to w zasadzie nawet nie jest niepotrzebny, więc ja go sobie mogę wyrzucić. Też mogę go dać. Dobra, damy go jakiemuś graczu po prostu. Kto chce kit elite TPA? Ty, jest tu jakiś gracz w ogóle? Ty, to nie jest on? Dobra, widzowie, tu jest jakiś typ, co ma nie gruska babcia. Dobra, stary, ja mu mogę rzucić itemy, tak szczerze. Dobra, ja mu rzucam, widzowie, itemy. Niech będzie miał. Co jest w ogóle śmieszne, że on tutaj był, nie? Dobra, dajmy mu itemy, niech ma. Myślałem, że zwierzę, że mu stary boks wrzuciłem. Było blisko. No, także widzowie, proszę tutaj serduszkę dla mnie. Powinniście zostawić lajka i subskrypcję za to, że komuś dałem jakieś itemy. Dobra, widzowie, nie ma co. Czas, widzowie, użyć mystery boxów. 34 mystery boxów, dosyć, znaczy no, 100 mystery boxów mamy razem. No i dropa nam jakaś walona elytra, to jest niesamowite. Okej, miecz mdłości nam dropnął. Dodatkowe serce, zajebiście. Emblemat, insygnia odrodzenia, sorry. Żeby znowu insygnia odrodzenia? Nie. Emblemat szybkości, ja pierdzielę, na razie nic się w ogóle nie powtarza nam. Okej, druga insygnia odrodzenia. Emblemat odporności. Nie no, widzowie, ja teraz będę jakimś gigaszefem, no. Znowu miecz mdłości tam dropnął, szkoda. Chciałem zestawić ten młot Tora najbardziej. Krwiopijec, widzowie, ja pierdzielę, zaraz w ogóle sobie testujemy. Koksy jakieś, zajebiście, emblemat siły. Ej, tepa się do mnie jakiś gracz, może go tepnę do siebie i testujemy na nim krwiopijec. Dobra, jest tu jakiś gracz. W sumie dałbym mu coś, ale poczekajcie, na czym chciałbym testować tego. Chciałbym, widzowie, stestować tego krwiopijca. Uderz mnie. Dobra, dam mu, widzowie, jakiś miecz, żeby mógł mnie uderzyć. Bo chciałbym testować, czy będzie dawało mi te serca. No dawaj, uderz mnie. Nie no, weź sobie. Dobra, zabrało mi serca. Nie no, mnie nie chce bić, no widzowie, nie wiem, o co chodzi. Dobra, widzowie, uderzam go z tego krwiopijca i nie nadaje mi takich serc. Nie wiem dlaczego, może muszę mieć jakby poniżej 10, nie wiem, o co chodzi. No nic, widzowie. Dobra, widzowie, otwieramy sceny Mr. Boxy. Okej, totem, fajnie. Shulker, spoko. Dobra, schowam sobie do Shulkera w ogóle tej temy, żeby nie mieć takiego syfu. Kurde, no na pewno ten młot Tora by się przydał. Fajnie mi się zdaje, że on może działać. Zatruty sztylet, widzowie, przy uderzeniu nakłada poison na przeciwnika. To jest jeden z najbardziej OP, widzowie, mieczy. Widzowie, młot Tora, spowalniający topór jednak. Ja pierdziałem, myślałem, że młot Tora. Widzowie, czyżby młot Tora mi dropnął? Młot Tora, widzowie. Jestem ciekawy, jak on działa, czy ja muszę kogoś uderzyć i jak to wygląda. Dobra, tepa się do mnie jakiś gracz, także zarobiście. Mamy też kill of haste'a, który nadaje nam tego haste'a normalnie. Dobra, widzowie, młot Tora, czas testować. Ja pierdzielę. Jakie to jest, widzowie, OP? Ja pierdzielę, nie no, ten młot jest OP, widzowie, totalnie. Chyba nam dropu już właściwie wszystkie itemy. Nie wiem, czy coś jest jeszcze takiego nowego. Jeszcze mam 40 w ogóle 4 mystery boxy. Ja pierdzielę. Już nie wiem, co mam z tym robić. Dobra, dodamy sobie te emblematy wszystkie. Emblemat odporności, git. Nie no, widzowie, strasznie dużo, kurde, tych itemów. Dobra, widzowie, mam już strasznie dużo tych itemów. Ja pierdzielę, już Cloud Bootsy? Dobra, czy to, czy one... Ja pierdzielę, ale gigaszefowskie buty. Nie no, mega oddają, widzowie. Ale ten motora pewno jeszcze dzisiaj sobie stosujemy. Zaraz się w ogóle to ktepnie i testujemy to. Dobra, wydaje mi się, że ja i tak już nie mam za bardzo co tutaj zbierać. Chyba, widzowie, czas po prostu zawinąć interes i testować to.
schowam sobie te mystery boxy na później. Jeżeli chcecie, widzowie, wygrać mystery boxy, piszcie w komentarzu swój link, to może coś wam rozdam. Ej, widzowie, tepłem do siebie jakiegoś gracza i chyba trochę tego nie przemyślałem. Ja pierdzielę, dobra, lecimy z młotem Tora, widzowie. Albo, widzowie, on będzie jakiś giga szefowski, albo nie. Mam nadzieję, że tak. Dobra, ja pierdzielę, mamy, widzowie, niezłą bitkę. Nie wiem, czy ten młot Tora coś oddaje. Spróbujmy tego krwiopica użyć, jestem ciekawy. Nie no, oddaje mi chyba serca. Nie no, ten młot Tora, widzowie, mi się zdaje, że jest najbardziej OP stąd. Dobra, widzowie, on chyba będzie ginął zaraz. O nie, on nie podkopuje, no to nie fajnie. Mam też, widzowie, zatruty sztylet, którego na pewno też sobie użyjemy. Zatruty sztylet jest mega OP, bo on cały czas praktycznie go będzie bił. Nie, dobra, ten zatruty sztylet chyba bardziej odda. On ma cały czas poisona, widzowie. Dobra, on ma jakoś chyba strasznie dużo siły, bo mi strasznie dużo HP w ogóle zabiera. I to z połączeniem, widzowie, młotem Tora chyba będzie gitara totalna. Dobra, on już, widzowie, widać, że on zawija. On już się, widzowie, boi mnie. Nie, no typ sam ucieka ode mnie. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ziomek ode mnie po prostu sam ucieka. Dobra, ja nie idę za nim, bo to może być pułapka. A wolałbym chyba raczej nie ryzykować. To on tu coś planuje, widzowie, chyba. On cały czas próbuje, kurde, mi coś zrobić. Chłopie, wal się. Tepnął do siebie ziomka. Nie wierzę. Dobra, widzowie, w tym momencie to mam przerąbane. Dobra, spróbuję chociaż tego ziomka zabić. On strasznie dużo koksów, więc bez lipy raczej powinno być. Dobra, jego ziomek ma laga. Jego ziomek, widzowie, ma laga. Widzowie, widzowie, widzowie. Nie gadaj, że go zabiję. Dobra, widzowie, mamy killa, to jest pewny kill. Jego ziomek ma laga. Okej, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, widzowie, jego ziomek zginął właśnie. Ja pierdzielę. Dobra, ale zabiliśmy jednego młotem Tora. No nie, no giga szefowski jest. Dobra, widzowie, mam z nim jeden na jeden, ale kurde, nie wiem, czy sobie z nim poradzę. Ja pierdzielę. Co mam za... zrobić? Jeszcze jest 40 stopni, zaraz umrę, nie? A się bije z jakimś kopie typem, w ogóle nie wiem, co on tu robi. Dobra, widzowie, ja chyba zginę w ogóle. Ja chyba, widzowie, zginę tutaj, bo ja nie mam jak uciec. A nie, chcę mi się z nim bić w nieskończoność. Dobra, no widzowie, ja nie mogę uciec, bo mnie cały czas podkopuje, te kill-offy są za OP, nie? Kurwa! Widzowie! Nie, no dobra, mam lipę, no. Dobra, widzowie, ja chyba lognę. Dobra, nie lognę. Jeszcze nic nie widać, bo nie mam gammy. Ja pierdzielę, widzowie, udało mi się jakoś uciec, RTP po prostu. Masakra, już mi set właściwie padł, miałem przerąbane, nie? To by było chyba na tyle z tego odcinka. Jak widzieliście, no mam totalnie mega OP itemy i na pewno wam coś rozdam. Więc piszcie w komentarzu swoje linki, zostawcie lajka, subskrybujcie na CraftTube'a. Dzięki, że byliście i buziaczek dla was. O, dzięki bardzo.